Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pani poseł Anna Maria Siarkowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Witam, szczęść Boże, pani poseł. Szczęść Boże, panie redaktorze. Witam serdecznie Państwa. Pani poseł, dzisiaj porozmawiamy o wczorajszym Marszu Niepodległości. No właśnie, przez ostatnie 5 lat Marsz Niepodległości był bardzo spokojny. Natomiast tegoroczny już przypominał te marsze za czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy były prowokacje, działania brutalne policji. No i wczoraj też doszło do różnych incydentów. Co się stało, pani poseł, pani zdaniem? Wszyscy tak naprawdę chcielibyśmy wiedzieć, co się stało, ale wczorajsze zachowania policji budzą bardzo duże znaki zapytania. Przede wszystkim razi nieadekwatność działań podjętych przez policję wobec uczestników marszu, zwłaszcza jeśli ją zestawimy z wcześniejszymi działaniami policji podejmowanymi podczas nielegalnych demonstracji w ramach tak zwanego strajku kobiet. Wówczas policja zupełnie nie reagowała, kiedy dochodziło do aktów wandalizmu, przemocy, kiedy profanowane były kościoły, kiedy atakowani byli ci, którzy tych świątyń bronili. Wówczas policja nie reagowała, bądź też reagowała z bardzo dużym opóźnieniem, a wszelkie działania, które były podejmowane przez policję, były bardzo zachowawcze. Wczoraj niestety policja wróciła do takich działań, które podejmowała przed rokiem 2015, kiedy pamiętamy dobrze, że Marsze Niepodległości w czasach, kiedy policja była zawiadywana przez Platformę Obywatelską, kończyły się częstokroć rozruchami, a to właśnie dlatego, ponieważ niestety policjanci dopuszczali się różnych prowokacji. Pamiętamy szczególnie chociażby tak zwaną budkę strażniczą pod ambasadą rosyjską, która jak się okazało została podpalona właśnie przez samych policjantów na zamówienie polityczne. To, co wczoraj widzieliśmy, łudząco przypomina mi niestety właśnie tę sytuację, tę sytuację sprzed 2015 roku. I tutaj jest pytanie, czy to, co policja wczoraj robiła, kiedy po pierwsze panu premierowi bardzo zależało na tym, kiedy rozmawiał w ogóle z organizatorami Marszu Niepodległości, ażeby ten marsz miał rzeczywiście taki charakter zmotoryzowany i do tego również organizatorzy się zobowiązali, że doprowadzą No właśnie, do tego, Pani poseł, tak, to rzeczywiście, że zresztą gościliśmy przed Marszem Niepodległości na naszej antenie pana Roberta Bąkiewicza. Zachęcaliśmy wszystkich, kto może, do udziału w marszu, właśnie marszu zmotoryzowanego. Wszyscy uczestnicy mieli być w autach. Tymczasem wiele osób zastosowało się do tej formuły, ale mieli problem z włączeniem się do tej kolumny, która powstała jako kolumna przejazdowa, bo policja albo kierowała auta w ulice boczne, na przykład takie były filmy z Alei Ujazdowskich w Warszawie, jeśli ktoś, mieszkańcy Warszawy to oczywiście wiedzą, i kierowani byli kierowcy nie na wprost, aby mogli dojechać do Ronda Dmowskiego i dalej później w kierunku Mostu Poniatowskiego, ale byli kierowani albo na plac Starynkiewicza, albo w ulicę Żelazną, więc nie mogli. W innym przypadku auta były kierowane też w kierunku Woli i tam policjanci z kolei sugerowali, aby gdzieś ktoś tam zaparkował sobie auto i pieszo poszedł na marsz. Czy to były indywidualne decyzje policjantów kierujących ruchem, czy ci policjanci dostali takie rozkazy, żeby w ten sposób rozprowadzić tę kolumnę aut po całym Śródmieściu tak naprawdę? No właśnie, na pewno tę sytuację trzeba wyjaśnić. Ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałam, jeżeli panu premierowi i organizatorom marszu najbardziej zależało na tym, ażeby ten marsz rzeczywiście miał charakter zmotoryzowany, a tymczasem policja nie tylko nie dopuszczała
tych, którzy chcieli właśnie wziąć udział w tym zmotoryzowanym marszu, do tego, żeby się w tą główną kolumnę włączyć, ale jednocześnie zachęcała, by zaparkowano gdzieś samochody i włączono się w tą kolumnę pieszo. To jest generalnie zachowanie bardzo mocno nieodpowiedzialne i zupełnie sprzeczne z założeniami, zwłaszcza, że mamy taką trudną sytuację epidemiczną. I dlatego tutaj na pewno potrzebne jest przeprowadzenie postępowania, kto policjantom wydał tego rodzaju polecenia. Też szokujące były zdjęcia ze stacji na stadionie, przy Stadionie Narodowym. Nie wiem, może nasz realizator pokaże te przebitki, kiedy no policja zaatakowała ludzi stojących. Właśnie tu widzimy w tej chwili, jedna osoba była ranna i podbiegli do tych osób, które stoją z boku, policjanci zaczęli ich po prostu bić pałkami. No to przypomina no już sceny z lat 70., tak? Kiedy milicja atakowała demonstrantów i tutaj też no, bez jakiegoś większego powodu. Jak pani to skomentuje, pani poseł? Generalnie działania policji podjęte wobec dziennikarzy, zwykłych uczestników marszu również, ale wobec dziennikarzy, którzy byli bardzo wyraźnie się odróżniali, ponieważ na przykład mieli na kaskach napis press, czyli prasa, mieli sprzęt fotograficzny i takie osoby były przez policjantów pałowane. Tutaj chociażby dziennikarka Newsweeka czy reporter Gazety Wyborczej. Przecież sami donosili o tym, że właśnie zostali przez policję pobici i rzeczywiście to widać na zamieszczanych w sieci filmach. Dodatkowo tutaj warto wspomnieć o tym, słyszymy? Dodatkowo warto... Tak, słyszymy pani poseł. Warto wspomnieć o tym, że dziennikarze, również w kierunku dziennikarzy były kierowane granaty hukowe. Także ta reakcja policji była zupełnie nieadekwatna. No został ranny fotoreporter tygodnika Solidarność, tak, został ranny fotoreporter tygodnika Solidarność, pan Tomasz Gutry, to jest pan, który ma 74 lata, jest w szpitalu, jest ranny, dostał z broni gładkolufkowej w twarz. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś poważnych konsekwencji zdrowotnych. Rzeczywiście był w ogniu wydarzeń. No to jest taka praca reportera przecież, żeby być w tych miejscach, gdzie się ważne rzeczy dzieją. No ale no, dla nas, dziennikarzy telewizji Trwam, dziennikarzy naszego dziennika, no to niestety przypomina to tragiczne zdarzenie sprzed wielu, wielu lat, kiedy fotoreporter Robert Sobkowicz został także podczas manifestacji w ten czas pracowników zbrojeniówki postrzelony w oko, stracił to oko, przez wiele lat nie mógł otrzymać żadnego odszkodowania, więc to też skandal, to było też skandaliczne działanie władzy publicznej. Tutaj mamy fotoreportera poważnie rannego. Czy ta sprawa powinna być wyjaśniana? O takie wyjaśnienie tej sprawy apeluje też szef Solidarności, pan Piotr Duda. Halo, pani poseł, czy pani nas słyszy? Halo, halo? Zdecydowanie tak, słyszymy się. Niestety są pewnego rodzaju problemy na łączach. Mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi. Rzeczywiście słyszymy ta panią, sprawa tak. Musi zostać wyjaśniona, zarówno tutaj na forum politycznym. W tej sprawie były już dzisiaj spotkania. Muszą zostać podjęte działania również wobec dowódców policyjnych, zarówno tych dowodzących operacją, jak i tych na najwyższych szczeblach, ponieważ no niestety działania policji, które były przeprowadzone na Marszu Niepodległości, sprawiają, że po prostu do tej formacji nie można mieć pełnego zaufania. Naprawdę to, co widzieliśmy przed 2015 rokiem,
powtórzyło się teraz w 2020 roku i należy to na pewno bardzo szczegółowo wyjaśnić sprawcy, ci, którzy brali udział w tego typu incydentach, zarówno ze strony policji, jak i ze strony niezidentyfikowanych uczestników marszu, no muszą być zidentyfikowani, wskazani, powinno być przeprowadzone postępowanie i powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Czy pani dopuszcza, że tam wśród tych manifestantów byli prowokatorzy? Bo też takie pytania pojawiają się w mediach społecznościowych. Czy tam byli prowokatorzy? Na przykład organizatorzy marszu twierdzą, że tak właśnie było, że była grupa osób, która sprowokowała. No bo to też rzeczywiście chociażby rzucanie racami do budynku, który jest obok mostu Poniatowskiego, no, co skończyło się podpaleniem drzwi balkonowych. Na szczęście nie zajęło się całe mieszkanie, no ale były też ze strony uczestników, pewnej grupy uczestników też działania no, niebezpieczne i skandaliczne. Zdecydowanie widzieliśmy na podstawie tych filmików, które są publikowane w sieci, że wśród manifestantów były duże grupy, duże pododdziały policji, które były nieumundurowane. Widzieliśmy to chociażby bardzo wyraźnie przy placu de Gaulle'a. Tutaj jeśli chodzi o sytuację na moście Poniatowskiego, przy budynku, w którym zapaliło się jedno z mieszkań, doszło do podpalenia w wyniku rzucenia w tym kierunku racy. Tutaj są rzeczywiście, pojawiają się bardzo duże pytania, kto to tak naprawdę zainicjował, kto rzucał tymi racami. Już w mediach społecznościowych są takie materiały, w których widać, że osoby, które rzucały, no były bardzo charakterystycznie ubrane. To, na co zwracali uwagę internauci, to jest to, że jedna z nich na przykład miała bluzę w barwach reprezentacji narodowej, miała szalik klubu Legia, a na przykład kominiarkę klubu Jagiellonia Białystok. To żaden kibic się by w ten sposób absolutnie nie ubrał. A zatem tutaj trzeba zadać pytanie, kto to tak naprawdę był, bo to trochę wygląda jak rzeczy po prostu wyjęte z magazynu. Tym bardziej, że ten budynek, do którego rzucano, w kierunku którego rzucano racę, w tym budynku na jednym z balkonów pojawiła się flaga LGBT, pojawiły się emblematy strajku kobiet. No to też wyglądało na pewne prowokacyjne zachowania, bo wiedziano, że właśnie tamtędy będzie przechodził marsz niepodległości, przejeżdżał marsz niepodległości. Tak, ma tutaj pan redaktor jak najbardziej rację. Mnie na przykład z kolei zastanowił fakt, że kto tak naprawdę zostawia otwarte okno czy balkon w listopadzie, kiedy jest dosyć zimno. A tutaj widzimy, że właśnie ta raca wpadła przez po prostu otwarte okno i nawet szyby nie wybiła. A w środku znajdowały się no, materiały po prostu łatwopalne. Ja się cieszę, że to się wszystko jednak nie zajęło, bo mogło tak naprawdę to doprowadzić do pożaru w tym mieszkaniu. Ale myślę, że to powinno być przedmiotem szczegółowego postępowania i powinno być szczegółowo wyjaśnione. Dzisiaj przed Komendą Stołeczną Policji odbyła się konferencja Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, w której uczestniczy m.in. pan Robert Bąkiewicz. I tuż po zakończeniu tej konferencji do pana Roberta Bąkiewicza i do innych uczestników tej konferencji podeszli policjanci, spisali ich no i wysłali zawiadomienia do sanepidu o naruszeniu przepisów związanych z COVID-em. Jak pani to skomentuje? Bardzo się dziwię takiej reakcji policji. Nie wiem, z czego to wynika. W moim przekonaniu jest to zdecydowana nadgorliwość i absolutnie nie służy to
bezpieczeństwu publicznemu, tylko jeszcze dalszemu zaognianiu i tak napiętej sytuacji. Panowie nie mieli maseczek i dlatego jest to zawiadomienie do sanepidu. No, szkoda, że też takiej gorliwości nie było wtedy, kiedy po ulicach Warszawy maszerowały różne grupy i też wiele osób nie miało wówczas maseczek. No i chyba takich mandatów aż tak dużo nie było wręczanych tym uczestnikom tych marszów. Pani poseł, na koniec chciałam jeszcze panią zapytać o jedną rzecz. Dzisiaj wieczorem pan premier poinformował, że nie będzie narodowej kwarantanny. Ucieszyła panią ta wiadomość? Oczywiście, że tak. Myślę, że tutaj żaden obywatel nie byłby zadowolony, kiedy weszłoby rozporządzenie, które ogranicza ruch, tak, czy możliwość w ogóle poruszania się, swobody poruszania się obywateli. Także sytuacja, w której unikamy narodowej kwarantanny, kiedy możemy już też liczyć na to, mam nadzieję, że tych zakażeń więcej nie będzie, że one nie będą rosły też w takim tempie, tak jak do tej pory, że ta sytuacja się ustabilizuje, to jest dobra wiadomość. I no mam nadzieję, że rzeczywiście uda się ten poziom tych zakażeń zatrzymać, a w dalszej kolejności obniżyć, że wchodzimy w okres stabilizacji. A czy to uspokoi pewne nastroje społeczne? Bo myślę, że też powodem części tych ekspresji na ulicach jest no, te problemy związane z pandemią, że w ten sposób wiele osób odreagowuje różne trudne sytuacje związane z utratą pracy, z ograniczoną możliwością poruszania się, z możliwością lękiem przed zakażeniem się. Czy właśnie ta informacja o tym, że nie będzie tej narodowej kwarantanny, w jaki sposób część osób uspokoi i w jaki sposób też te emocje obniży? No, myślę, że na pewno te emocje nie zostaną zaognione, a do tego, żeby jeszcze bardziej te nastroje uspokoić, potrzebny będzie czas i potrzebne będzie też stopniowe odchodzenie od obostrzeń, oczywiście w sytuacji, kiedy to będzie możliwe. Mam nadzieję, że tak się stanie. Pani poseł, dziękuję bardzo pani za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. W dzisiejszym Polskim Punkcie Serdecznie Widzenia dziękuję. Gościła pani poseł Anna Maria Siarkowska. Dziękuję pani pięknie. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejne spotkanie w programie Polski Punkt Widzenia zapraszam już jutro o godzinie 21:40, początek naszego spotkania. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.